Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, omówimy sobie herbatę, która była związana z jednym z pierwszych chińskich cesarzy z dynastii Qing. Stąd ta moja czapka, która nieco przypomina czapkę właśnie chińskich cesarzy. Oczywiście ona była inna, żółta, prawda, i tak dalej, ale chodzi o krój, kształt i tego typu rzeczy. Ja tą czapkę dostałem od mojej siostry ciotecznej. I ona mi ją przywiozła akurat z północy Indii, ze stanu Himalaj Pradesh. Jest to czapka typowa dla turystów. Dobrze, przejdźmy zatem dalej. Otóż historia dotyczy cesarza Guangxi i herbaty Pi Lou Chun. Ale zanim przejdziemy do opisu i tak dalej, no to najpierw zobaczymy zapach herbaty. Ponieważ jest to w tym przypadku herbata czarna, więc trzeba ją zalać gorącą wodą. Zatem zalewamy małą ilością wody. Teraz zapach. Zapach, słuchajcie, miodowo-dymny, z takim dymem, który wydobywa się z drzew, takich bardzo mocno, bym powiedział, jakby to określić, żywicznych, dających dużą ilość żywicy, czyli drzew iglastych, tego typu. Zalejmy sobie teraz herbatkę już normalnie. Zatem przejdźmy teraz powoli do opisu tej herbaty. Otóż mówiłem na początku o cesarzu Kangxi. Warto tutaj wspomnieć, kim był ten cesarz, bo to była wybitna postać. To był cesarz, słuchajcie, panujący w latach 1354-1772 od 20 grudnia 1654 roku do 18 lutego 1772 roku. A w ogóle cesarska dynastia Qing z Mandżurii panowała w Chinach od 1644 roku aż do jej upadku. Chyba bodajże w 1911 coś takiego. Ostatnim cesarzem był Puyi. W każdym razie wracamy do cesarza Kangxi. Cesarz Kangxi był cesarzem, słuchajcie, który jako pierwszy miał kontakt z Polakami. Tak, z nami, z Polakami. Dlaczego? Otóż po zwycięstwie pod Wiedniem w 1383 roku nasz król, Jan III Sobieski, wysłał poselstwa. W tych poselstwach były listy. Listy z obrazem naszego króla. Jedno z tych poselstw dotarło na dwór jegomości cesarza Kangxi. I cesarz, syn niebios, Kangxi, odpowiedział na ów list. Niestety ów list nie zachował się, ale była to pierwsza próba i pierwszy kontakt naszego państwa, naszego wielkiego państwa, naszej ogromnej ojczyzny z wielkim cesarstwem Chin. Dobrze, zatem tak to, słuchajcie, wyglądało. A skąd tutaj kwestia właśnie tego, że cesarz Kangxi związany jest z tą herbatą Pi Lou Chun? Otóż trzeba Wam wiedzieć, że herbaty Pi Lou Chun swego czasu, prawdopodobnie z prowincji Gangxi, zbierały niewiasty. I jednej z tych niewiast zabrakło miejsca w koszu na herbatę. W związku z czym włożyła oną herbatę tam,
gdzie miała swoje piękne, małe cycuszki. No i, prawda, jej piersi ogrzały oną herbatę. I słuchajcie, no cóż się stało? Stało się to, że zaczął wydobywać się piękny zapach. Inne kobiety zebrane tutaj wokoło niej, czyli inne zbieraczki, wykrzyknęły głośno słowa, słuchajcie, ksia, sia, ręk, siang, co oznacza przerażająco pachnąca, strasznie pachnąca. Przerażająco wonna, o, coś takiego, tak? No i od tej chwili ta herbata tak się nazywała. Ale swego czasu owo okolice, gdzie te piękne dziewczęta, piękne Chineczki zbierały, prawda, tą herbatę, odwiedził cesarz Gangxi. I cesarz Gangxi stwierdził, no, że nie może być takiej nazwy, prawda, przerażająco wonna, prawda, coś takiego. I nadał inną nazwę. Bilouchun, albo Pilouchun, Pilouchun, coś takiego, co oznacza nic innego jak wiosenny zielony ślimak, albo inni tłumaczą na nefrytową spiralę wiosny. Można właśnie na ten temat obejrzeć film na YouTubie autorstwa, słuchajcie, nikogo innego jak Rafała Przybyloka. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Sama herbata, jeśli o to chodzi, no to jest jedną z 10 wielkich chińskich herbat. Czyli tych herbat najdroższych. Oczywiście ta herbata, którą ja kupiłem, no to wiadomo, że ona nie należy do tych 10 chińskich herbat w sensu stricte, ponieważ ta herbata kosztowała mnie jakieś 15 zł za 50 gram, czyli koło 30, a dokładnie 28 zł za 100 gram. Taki jest koszt tej herbaty. Także niewielki, naprawdę nieduży. A herbata, prawda, tego typu trasy kosztowałaby grube setki, albo też grube tysiące nawet, złotych, bądź nawet więcej. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Herbata Pilouchun zbierana jest, słuchajcie, tak jak czytałem, w dwóch prowincjach, w Guangxi i w Yunanie. Yunnan, słuchajcie, graniczy z Birmą, graniczy z Wietnamem i też jest taka ciekawa rzecz, że Yunnan jest taką krainą, która znana jest z produkcji niczego innego jak marihuany. Tak, z marihuany. I herbata ta Guangxi, przepraszam, herbata Pilouchun zbierana jest, słuchajcie, przez kobiety, ale jest zwijana maszynowo. No bo to wiadomo, że jeżeli herbata jest zwijana ręcznie, to będzie droższa, prawda? Ma dużą ilość złotych tipsów też. I nie jest niestety herbatą ekologiczną. Nie ma certyfikatu ekologiczności, ale wszystkie herbaty, które są znane właśnie tutaj w naszym kręgu kulturowym w Europie, one są sprawdzane, prawda, przez nasze służby celne w Europie i do Europy nie ma prawa trafić herbata z pestycydami, prawda, i tak dalej. Nie ma takiej opcji. Jest to dobra herbata, tak jak rozmawiałem. Nawet taka niezłej jakości. I herbata składa się raczej z młodszych listków, ale jest zbierana, słuchajcie, ta konkretnie herbata zbierana jest na koniec lata i na początek jesieni. W prowincji Yunnan akurat w tym przypadku. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Herbata ta jest znana mniej więcej chyba od 1936 roku, jeżeli chodzi o herbatę czarną. No bo wiadomo, że o herbatę zieloną znacznie wcześniej. Cena tej herbaty zarówno zielonej, jak i czarnej w przypadku sklepu Sikkim jest taka sama, czyli 28 zł za 100 gram. Jest to jedyna czarna herbata, słuchajcie, o zwiniętych liściach, drobno, właśnie w spirale, tak? I możemy to przeczytać na stronach Manu T. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Zatem sobie tą herbatę już na spokojnie zalejemy. Zanim jednak to zrobię, to najpierw pokażę liście. Liście tej herbaty, jak one wyglądają po rozwinięciu i przed rozwinięciem. Zatem po rozwinięciu. Widzimy tutaj właśnie liście herbaty. Ja ją sobie wcześniej zalałem już. One wyglądają tak.
Piękne liście, naprawdę bardzo ładne, mięsiste liście, bo to jest mięsisty list, rzeczywiście. Tak one wyglądają. Z kolei, słuchajcie, liście tutaj, właśnie w tej małej filiżanie, przepraszam, w tej małej czaleczce wyglądają tak. Wiecie, dlaczego Chiny te mają takie małe czarki? Teraz wam powiem. Tutaj w każdym razie widzimy mały meszek tutaj. To wygląda w ten sposób. Małe czarki Chińczycy używają dlatego, żeby smakować herbatę. Zatem mamy tutaj herbatę, która wygląda tak. I teraz sobie tą herbatę, słuchajcie, na spokojnie zlejemy do tej oto pięknej filiżanki. Tu mam piękny talerzyk. Ja ją kupiłem na terenie, słuchajcie, Brna, w stolicy czeskich Moraw. Tu mamy napisane zresztą, że to jest czeska filiżanka. I zlewamy ją sobie tutaj do środka. Jeszcze na koniec zapach tej herbaty, jeszcze raz. Tak, ewidentnie miodowość się tutaj, prawda, ewidentna miodowość. Mamy ewidentny miód. W pięknej ceramice Tokoname, prawda, japońskiej, w pięknym Kyushu zrobiony. Teraz jak wygląda ta herbata? Wygląd tej herbaty. Ta herbata wygląda tak, ona jest taka, no dosyć ciemna, dymna, tego typu herbata, ale nie za ciemna, taki bym powiedział, taki kolor dymionego bursztynu, dymiony bursztyn. Zatem będziemy tą herbatę próbować, jak ona nam smakuje. Zobaczymy smak tej herbaty. Ewidentna dymność, ale właśnie z miodem. Więc ta herbata, słuchajcie, moim zdaniem świetnie by pasowała pod jakiegoś piernika. Pod jakieś takie ciasteczka piernikowe, pod ciasteczka na przykład z dodatkiem miodu. Bo to jest taka dymność, to jest taki dymny miód. Taki dymny miód z takim dymem, słuchajcie, jakby tutaj... takim dymem delikatnym z drzew iglastych, które mają dużo żywicy właśnie, żywiczności pod zatkanym nosie. Tak, ewidentny właśnie zapach miodu, żywiczności. Dla mnie ta herbata jest troszkę może zbyt delikatna, bym powiedział. No ale to mają, tak właśnie wyglądają Junany. Dymność właśnie taka, trochę delikatność. Niektórzy błędnie, słuchajcie, to jest błędne, bo mój tata na przykład tak ocenia, że to jest herbata, on nie lubi tych herbat i dla niego herbata junańska trochę przypomina herbaty, słuchajcie, typu Saga czy Minutka. No nie, to jest zupełnie co innego. To jest herbata bardzo dobrej jakości. Ona, to widać, to czuć ewidentnie, że to jest właśnie ta dymność, ten miód, prawda, to aż czuć, to jest wyczuwalne. W Sadze czy Minutce tego nie czuć. Tą herbatę podobnie można zalewać tak dwa razy, mniej więcej. I ta herbata, do czego ona się nadaje? Ona się świetnie, moim zdaniem, nadaje właśnie oprócz tych ciast, nadaje się bardzo dobrze do, na przykład, słuchajcie, pod jakąś kapczkę z pomarańczami. Pod jakiś na przykład kurczak. Tutaj bym powiedział pierś z kurczaka. No, notabene pierś kobiety, pierś z kurczaka, prawda? Tutaj nie bez kozery. Świetnie się nadaje pod właśnie, słuchajcie, właśnie pierś z kurczaka aromatyczną, z dodatkiem aromatycznych sosów. Myślę, poddania by się nadawała świetnie chińskie, różnego rodzaju. No pod indyjskie raczej nie, pod chińskie dania. Także to jest dobra herbata, naprawdę fajna, przyjemna herbata. Ja lubię w herbatach typu Yunnan właśnie ten dymny smak, tą dymność, tą paloność jakby. Herbaty też czarne, co też warto podkreślić, są
dobre, jeżeli chodzi o odtruwanie organizmu. Więc jeżeli chcemy sobie odtruć organizm, to warto wypić sobie herbatę czarną. Jak na przykład nas brzuszek boli, to warto sobie czarną herbatę wypić, jak babcia kazała. Co jeszcze mogę o tej herbacie powiedzieć? No. Ta herbata, słuchajcie, no, jest wytwarzana w dwóch prowincjach, tak jak czytałem, w prowincji Guangxi, czy Gangxi, i w prowincji Yunnan. Yunnan w tej ogromnej prowincji, prawda, gdzie wytwarzane są puery. I ona trochę przypomina puera, słuchajcie. Delikatnie czytałem i rzeczywiście trochę przypomina puer. Tą dymną właśnie herbatę puer. No nie jest tak ziemista jak puer, aczkolwiek podobno najlepsze puery nie są takie ziemiste. Ale jest taka właśnie taka ziemista ta herbata, taka jakby ziemia z drewnem, z miodem, coś takiego. Piękna, dobra herbata, naprawdę przepyszna. Do mleka niestety się nie nadaje, do mleka nadawałoby się tutaj herbaty assamskie, z Indii, z północnych Indii. No ale nadaje się właśnie na taką herbatkę, prawda, do wypicia, powiedzmy raz na weekend, prawda. Tego typu herbata. To jest dobra, naprawdę fajna herbatka. Bardzo Wam polecam. Polecam również poczęstować babci. Jest to ulubiona herbata mojej teściowej, jeżeli chodzi o Yunany. Także jakby to powiedzieć, Marcin Wiśniarski, dobra herbata. I niech żyje cesarz Kangxi. Wielki chiński cesarz i nasz, również niech żyje nasz wielki król Jan III Sobieski. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Przy okazji Jan III Sobieski był zwycięzcą nad Turkami, także w bitwie pod Parkanami. Szczęść Boże z Bogiem. Pyszna herbata, naprawdę świetna.